Cześć, witam was bardzo serdecznie. Okazuje się, że za to, że ruskie czołgi nie stacjonują w Warszawie i że nie stacjonują w Krakowie, w Poznaniu i że ogólnie nie stacjonują w ogóle w Polsce, płacimy najwięcej na świecie. Ja to się zastanawiam, bo Teraz taka zapaść polskiej służby zdrowia bankrutują szpitale, szpitale nie mają pieniędzy. No i to, co opublikowało Instytut Instytut w Kiloni, zobaczcie sobie, na waszych ekranach widzicie to, to zdjęcie, ten, ten wykres teraz grasuje sobie po internecie. Okazuje się, że Polska przeznaczyła prawie 5% swojego PKB na pomoc Ukrainie, a takie Niemcy przeznaczyły nieco ponad 1% PKB. Moi drodzy, jesteśmy liderami na całym świecie. Na całym świecie. To jest akurat y, pokazane Europa, ale to przecież my tutaj górujemy, więc i tak jesteśmy liderem na całym świecie. Polska przeznaczyła 5% swojego PKB, jak podają statystyki. Służba zdrowia leży i kwiczy. Powodzianie leżą i kwiczą. A tutaj macie dwie takie dwa wykresy, czyli dla uchodźców, na to wszystko przeznaczyliśmy. To jest to na żółto. Zobaczcie, to jest najwięcej. 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 Przeznaczyliśmy najwięcej. Po prostu jesteśmy. Najbogatszym narodem na świecie, bo przeznaczyliśmy 5% PKB na pomoc, która już jest tutaj w Polsce, reszta to. To, co przeznaczyliśmy tam, wysłaliśmy, no, kasa, militaria i tak dalej. Ogólnie jesteśmy pionierami w pomaganiu. Ja wiem, że pomaganie jest fajne, no ale kurczę, nasza służba zdrowia ostatnio widziałem filmy, gdzie naprawdę ci dyrektorzy szpitali oni są załamani, oni są zrozpaczeni, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Moi drodzy, dzisiaj garść takich no, negatywnych informacji. No negatywnych, po tym, co widzicie teraz, po tym, co opublikowali w Kiloni, to mam jeszcze jednego newsika. Pan Sikorski, pan Radek Sikorski powiedział, że to nie Elon Musk płaci za Starlinki dla Ukrainy, tylko Polska. Że to Polska, że to nie Mask. To nie Mask robi, tylko to Polska robi. Nie Mazga, Polska finansuje Starlinki dla Ukrainy. Powiem wam szczerze, kurczę. Jakbym był bogaty, to bym sobie też może takiego Starlinka kupił, ale mnie kurczę nie stać. Jak podaje Interia Wydarzenia, moduły Starlink, z których, w w, z których na Ukrainie, to będę po swojemu, korzystają żołnierze walczący z Rosją, nie są sponsorowane przez Olona Maska, ale przez nasz kraj, powiedział w czwartek szef MSZ Radosław Sikorski. Są i będą fundowane wyłącznie przez Polskę. Dodał minister: Tymczasem do tej pory Mask wielokrotnie grał kluczową dla Kijowa kwestię, grożąc na przykład, że ograniczy Ukraińcom finansowanie tej technologii. No to oni nie muszą się martwić, bo Sikorski powiedział, jak jest naprawdę, że to Polska finansuje i będzie finansować i to nie Mask. Wiecie co? To prawdopodobnie wygląda tak, że to Polska kupiła od Maska te Starlinki za ogromną sumę i przekazuje to Ukrainie. Ja bym nie miał nic przeciwko. Gdyby Polacy żyli jak pączki w maśle, gdyby służba zdrowia, gdyby wszyscy byli zadowoleni, no to jeśli bylibyśmy bardzo bogatym krajem, to to nie ma problemu. Naprawdę nie ma problemu. Nie byłoby tam żadnego problemu, ale no nie tak. Starlinki są sponsorowane wyłącznie przez Polskę. Mówiąc o wspomnianym stanowisku, jak podaje Interia, Sikorski wskazał na jeden z kluczowych czynników, które pozwalają Ukraińcom ciągle prowadzić skuteczną obronę przed najazdem Rosji. Mowa o, in o internetowej łączności poprzez moduły Starlink. I to jest właśnie to moi drodzy. My bardzo dużo płacimy, ale dzięki temu ruskie czołgi nie są w Warszawie. No to jest dobra wiadomość. Uśmiechnięta, no to jest uśmiechnięta wiadomość, moi drodzy, my powinniśmy dziękować temu Sikorskiemu. Dzięki panu Sikorskiemu, ruskie czołgi nie są w Warszawie, nie są na Linii Wisły. No więc, no jak to mówią, bezpieczeństwo nie ma ceny. Bezpieczeństwo i święty spokój nie ma ceny. Ja jestem po prostu załamany. Naprawdę, ja jestem załamany. Ja jestem załamany. Ja jestem załamany, jak Leszczyna ostatnio kłamała, ta minister zdrowia, jeśli chodzi o szpital w Żywcu. Pani, ta dyrektor tego szpitala w Żywcu powiedziała, że minister Leszczyna kłamie, a ona kłamała w żywe oczy. Oni nie mają pieniędzy, oni pobankrutują, my pobankrutujemy, my już jesteśmy bankrutem. Polska już jest bankrutem. A teraz, moi drodzy, żeby jeszcze tego było mało. No żeby jeszcze tego było mało, bo ta, no, to, że ruskie czołgi nie są w Warszawie, to też zawdzięczamy w jakiś sposób pani muszę, musza, mucha, muszę, y, blacha, blasze no to mucha muszę. Pani muszę zawdzięczamy bo ona też wydaje ogromne pieniądze na edukację, ale najlepsze w tym jest wszystkim to, że ona sama nie wie na co wydaje, a te pieniądze płyną w miliardach. Posłuchajcie sobie ostatniej wypowiedzi przed tam komisją sejmową, ona mówiła o, o 36 tysiącach uczniów, których ona nie wie, czy oni byli w Polsce, czy oni już nie wiadomo kiedy oni wybyli z Polski, czyli oni nie prowadzą żadnych statystyk, oni nie prowadzą żadnych kontroli, Posłuchajcie sobie. Mogę powiedzieć o tym, że po pierwsze, 36 tysięcy dzieci ukraińskich, które pobierały do tej pory zasiłek 800, od początku roku zdecydowały się, znaczy nie jest na nie nadal pobierany zasiłek 800. W związku z tym mamy przypuszczenie, że te dzieci wyjechały z Polski albo w ogóle ich w Polsce nie było. Jak ja czytałem te średnie, te statystyki z tego wszystkiego, to tam jest. Chyba 150 tysięcy uczniów. To nie jest tak, że ja jestem źle nastawiony, ale skąd Polska bierze tyle pieniędzy? No stąd bierze, że później służba zdrowia, szpitale nie mają tych pieniędzy, stąd biorą, że podnoszą podatki, podnoszą ceny, podnoszą wszystko. I stąd to wszystko biorą. Zabierają po prostu. Ja lubię pomagać. Sam pomagam osobom, jeśli widzę, że ktoś jest w potrzebie, ktoś nie ma pieniędzy. Sam jestem w stanie iść na ulicy coś dać. Naprawdę, to jest fajne. Fajne jest pomaganie, no ale nie na zasadzie, że ja pójdę do domu, zabiorę domownikom sprzed nosa, zabiorę im kolację i zaniosę komuś obcemu. Bo tak to wygląda. To nie jest wcale dobry uczynek, bo zabrałem w tym samym momencie komuś komu to się należało ktoś na coś czekał ktoś na to czekał ja mu to zabrałem więc ja teraz dzisiaj widziałem nowe sondaże mam nadzieję że do przyszłych wyborów te sondaże będą takie jak dziś a może nawet i bardziej sprzyjające czyli lepsze no fajnie że jesteśmy uśmiechnięci ale taka uśmiechnięta polska to to nie jest to to nie jest to oni doprowadzą do ruiny to naprawdę to z deszczu pod rynę. Żeśmy sobie skoczyli z deszczu podrynne. Jest coraz gorzej. Ja widzę takie statystyki, że my przeznaczamy, ale zobaczcie sobie, jakie kraje tam są. Jest Polska, Estonia, Łotwa, Czechy, Bułgaria, Słowacja, Litwa. Moi drodzy, to są biedne kraje. Okazuje się, że te najbiedniejsze kraje Europy przeznaczają najwięcej kasy. A wiecie dlaczego? Bo dzięki tej kasie, ruskie czołgi nie są w tych stolicach. No dzięki temu. Dzięki temu. Ryga. Talin, Wilno, no, Warszawa, nie są tam, Praga. I to wydaje mi się, że oni po prostu znaleźli sobie frajerów, którzy za to płacą. Tylko o ile tam się jeszcze sobie jakoś tam radzą, no to my jesteśmy liderem. Gdybym był na, na przykład Polska, byłaby na dziesiątym miejscu, na piątym, nawet szóstym, to okej, okay, no źle, ale no tragedii jeszcze takiej nie ma, ale jesteśmy liderem. ktoś później pomyśli, ale zobacz, ale oni tam są tacy bogaci. A jak tam służba zdrowia? Ano leży i kwiczy. Ale to jak to? Tak to oni są tacy bogaci, i rozdają, a tutaj leży i kwiczy. Ale no tak, no takcy zarządcy są, nie? Dobra, to by było na tyle moi drodzy. Napiszcie swoje zdanie. No kurczę, nie jest dobrze. No, ale jak można mówić pozytywnie? Jak skoro ja teraz tak patrzyłem, po jakimś czasie, po kilku tygodniach, wchodzę sobie do supermarketu, masło po 9 zł. 8 to jest standard. A pod koniec sierpnia kosztowało 6. To ja się zastanawiam, co się stało? Przez ten miesiąc, że masło podrożało przez no, 2 złote. Co się stało? A stało się to, co tutaj widzimy. Trzymaliśmy się bardzo się krótko, życzę Wam miłego udanego weekendu. Komentujcie, udostępnijcie niedowiarkom, którzy jeszcze się uśmiechają. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, pa. pa.